Kwiatuszki, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj kolejny odcinek Rodu Królisiów i uwaga, już wam pokazuję całą tą parcelę, którą udało mi się zbudować, zarobić poza nagrywaniem. Jeżeli pomyślicie, jakim cudem tak dużo zarobiłaś. Otóż, wiem, że mamy ten nasz sklep taki, do którego trzeba jeździć, ale to jest o wiele bardziej opłacalne. Mam takiego moda właśnie, że mamy sklep na dworze i malując perfekcyjne obrazy przez naszą właśnie wyćwiczoną już kropkę, po prostu bardzo dużo się dało zarobić. Plus mamy drzewo pieniążkowe, o właśnie, drzewo pieniążkowe. I teraz wam pokażę wszystko, co tu się podziało. To już widzieliście nasz sklep, nasz mini sklepik podwórkowy. Za nim jest plac zabaw dla dzieciaczków. Tutaj mamy taki ładny, rustykalny ogródek, jakoś chyba tak się mówi. Tutaj do zbierania wody mam takiego moda właśnie, że zamiast takich wielkich maszyn mamy takie małe wiadereczka. Trzeba mieć oczywiście ekożycie, żeby mieć tego moda. Tutaj mamy krowe kwiaty dwa. Tu mamy takie biuro pracy, tutaj zajączek sobie biega. Tu mamy kosz do wody zbierania. Tutaj wykopała z kosza rower. Tutaj mamy nasze zwierzątka, lamy, kurki. Zastanawiam się, czy na jakiś czas na przykład lamy nie schować i krowę ogarnąć. Ale zobaczymy. No i tutaj mam nawalone tych rzeczy. Jeśli chodzi o wszystkie urodziny i tak dalej, chociaż pogrywałam, specjalnie przesunęłam, żeby te urodziny były tak samo, znaczy tak samo, żeby dalej były, żebyśmy mogli po prostu pograć sobie razem, zanim dorosną, bo tak to one już dwa razy by miały urodziny w ciągu tego czasu. Tutaj ma urodziny nasza kropka, już jej nie odmładzałam, ale my ją dzisiaj odmłodzimy eliksirem. No i tutaj nasze króliczki wraz ze swoją siostrą. Siostra jak skończy 18, prawdopodobnie się już wyprowadzi, ponieważ no, urodzą się znowu maleństwa nowe. Potem już ten. Dzisiaj będziemy szukać dla niej chłopaka, do naszej kropki. I może kogoś od razu dla Marysi też znajdziemy, bo ona się wyprowadzi pod warunkiem, że znajdzie męża. Chociaż sama też może. No tutaj mamy znowu takie te, ale pójdźmy na sam dół. Gdy wejdziemy sobie oto tym wejściem, tutaj mamy takie duperelki, parasole, łazienka, salon z taką ładną kuchnią, z kącikiem artystycznym. Pójdziemy na górę po schodach. Tutaj mamy pokoje dzieci, chłopca, dziewczynek. Nie wiem potem gdzie wcisnę resztę, zobaczymy. Tutaj mamy pokój naszej kropki. Taki ładny. Tutaj mamy kolejną łazienkę. Nie wiem, czemu ludzie mi tu uważą. Pokój naszej Marysi. Jej bieżnie, bo ona jest sportowa. Rzeczy do medytacji i tak dalej. No i tu jest więcej tych wszystkich. Tak, a więc to w sumie tyle z tej budowy. A więc startujemy i kropka, już wiemy kto będzie, a dla naszej Marysi łatwo będzie znaleźć, bo zobaczcie, tutaj się normalnie całe miasto zbiera, więc super. A i jeszcze będę tworzyć cmentarz, bo jak wiecie, w poprzednim odcinku dzieciątka straciły ojca, już wzięłam jego nagrobek i w międzyczasie też, no, w międzyczasie ich babcia też niestety odeszła, więc też zrobimy im ładne groby. Ale bo nasza kropka nie chce bezczynnie stać, poderwała jego brata, który był w żałobie, Adama. Zaprosimy Adama, niech tu przyjdzie, a Marysia może lecieć tutaj pozagadywać może, czy tutaj mamy kogoś ładnego, kogoś takiego fajnego, nadającego się dla niej. Czy ktoś tu wpada ci w oko? Stary. W sumie ja nigdy nie pamiętam, czy on jest gejem, czy kim jest, ale
Sobie przywitaj się, to zawsze coś. Mówię, trochę za dużo tu ludzi. Zamknę dzisiaj sklep, żeby mogli wrócić do domu, bo trochę za dużo ich. A dziewczyny niech się zajmą chłopakami. Tu se sam wbił tam. O nie, bo ci ucieka. Nie uciekaj. Czekaj, przyjazne. A poproszę pochuścianie, to też wam jakieś tam relacje wpadną. A gdzie poleciał nasz Adam? Adamie, gdzie ty lecisz? Chyba daleko. Adam gdzieś poleciał, ale wraca. A, i naszym dzieciątkom musiałam pobrać moda, więc w poprzednim odcinku nie miały jeszcze uszu. I teraz mają nasze śliczne dzieciątka. Nie wiem, jakie to jeszcze umiejętności. Ogólnie chodziły do przedszkola, też im kazałam się ładnie uczyć w międzyczasie, żeby się im nie nudziło. Więc myślę, że bardzo fajnie ogarnęły, będą bardzo mądre nasze dzieciątka. Idzie? Czy on nie idzie? Wow, jest wkurzony, ciekawe dlaczego. Oj, oj. Rozmawiajmy, spróbuj uwieść. A ty? Jest twój kolega? Nie wiem, nieważne, to ty w tym czasie możesz się zająć naszym ogrodem. Może najpierw to zbierz miód. Dowcip o kaczkach. Na pewno musimy pilnować, żeby tutaj iść na jarmark. Tylko że nie mamy krowy. Ale konkurs mleka. No to tym bardziej nie bardzo pójdziemy. Chyba że ogarniemy dzisiaj krowę, bo bym chciała, bo ona musi wygrać konkurs na zadanie z wiejska opiekunka, żeby skończyć to. Musi wygrać konkurs. Więc ja bym na razie naszą lamę może... Ty ją możesz zawołać. A potem zadbasz o nasze może roślinki. Adam i Kropka bardzo się przyjaźnią, fajnie. Pierwszy pocałunek. Normalnie placebo. Wcale nie było tego samego z jej bratem. Wcale. A ty miałaś iść lamę zawołać. Spełnij karmę i zawołaj. Ej, ty nigdzie nie idziesz. Nie. No dobra, niech idzie. Dzisiaj pogarniamy jeszcze trochę domek i jutro najwyżej przyjdzie znowu. Zbierz rój, zbierz włosk pszczeli. I teraz, jak mamy naszą lamę,
Ja tylko zrobię taki myk. Uwaga, ciekawostka. Lamę. Lamę? Powinno się lamę dać. A, to muszę całość. Myślałam, że lamę spokojnie mogę wziąć. Chwila. Nie mogę jej... schować? Działania. No dobra. Zawołaj. No cóż, to inny myk. Kurę możecie sobie normalnie podnieść. Gdzieś ten. Przenieść. A jak widać, lama to tak nie działa. Na razie schowaliśmy lamę do magazynu. I kiedy lama nasza jest już schowana, możemy kupić krówkę. I sobie kupimy krówkę. Ty możesz przyjść zrobić kompozycję nową. Żółte orchidee. No to lecisz. A ty wypijesz swój eliksir. Eliksir odmładzający. No tak ją tylko odmłodził ten. Troszkę. Odrobinkę ją odmłodził. Ale to zawsze coś, nie? Dostarczy godę, malinę oraz czekogodę właścicielowi pubu. To w sumie usunę, bo to już długo robimy. A plotkę to plotkę możemy zrobić. Na sprzedaż, to wam pokażę, że da się bardzo dużo zarobić na tym. A, i sklep razem z odejściem jej po prostu tamten, tak jakby zostanie w jej posiadaniu, a naprawdę będzie sprzedany, będzie ten. W sensie, że już nie będziemy mieli go tutaj. To po prostu by nie miało sensu. Znaczy, dzieciątka się boją burzy. Niestety, maleństwa. To nie wiem, skąd wziąłeś dwie paszcze. To jest chyba kwiatek, mam takie wrażenie. Kup nasiona w hodowli kwiatów, to może wypadnie w końcu. Może niepospolite? I owoce farmera. Spróbujmy. Tutaj możemy dodać wazon. Wróć na sprzedaż. Okej, okay, patrzymy. Chryzantemy. Stokrotki. Ostrokrzew. Ale oczywiście lwi paszczy nie ma. I skąd ja mam wziąć lwią paszczę? Thank you.
Myślę, w sumie mamy tutaj te nagrody, więc gdyby tak kupić jakąś nagrodę fajną, może nie eliksir odmłodzenia, ale cechy bardziej jakieś. No chyba, że ten eliksir młodości jeszcze i potem jakieś mniejsze cechy. Myślę, czy ja coś chciałam konkretnego? Chyba nie. Nie, chyba nie chciałam nic takiego ten. Dobra, to możemy drugi eliksir kupić? I już nam da co tam wystarczające rzeczy. Mentorkę bym kupiła w następnej kolejności. To możesz wypić. Muszę odzyskać części z tych śmieci. Ja idę wystawić te obrazki. Teraz chyba będzie cały czas burza. Ale za chwilę będzie wiesień. Już za parę dni. Na razie mamy neutralną okolicę. Obrazy. Okej, patrzcie. Jakie ceny. No właśnie. Czasami lepsze, czasami gorsze. Ale bardzo spoko. Otwieramy sklep. To już starsza wersja, nie ta z naszej tej. Kupiła to? Kupiła, ale oszukaństwo, bo to resetuje ten? Albo cofa do grupy wiekowej i nie cofnęło jej do poprzedniej grupy wiekowej. Pozwólcie, że ja to zrobię kodem, bo to jest oszustwo. Tam na innej zasadzie to działa i teraz nie odmłodzili ją wiek wcześniej. No, młody dorosły, by miał cofnąć. Teraz... chodź moja droga, tutaj pogrzebiesz. Nurkuj po okazję. Ty nie wiem, co możesz zrobić. Ale możemy zadzwonić po naszego pygatka. Adam. Nie musi doczekać, że te maleństwa urosną, bo jak będą takimi dzieciaczkami szkolnymi, to będą mogły tutaj pomagać, będą mogły naprawdę dużo zrobić, będą miały takie swoje historie. Adam śpi. Super, no w sumie jest trzecia nad ranem, tak? No oczywiście, że tak, jakby. Ale trudno. Nurkuj po okazję, nurkuj po okazję. To sobie popracujemy. Będzie troszkę dłuższy odcinek. 20 coś minutowe może, ale będzie taki fajny. Ona tutaj sobie kupię w poszukiwaniu jakichś ciekawych rzeczy. Zaraz pójdziemy do naszego warsztatu cudownego. I zobacz, moja droga, kto przyszedł.
Zmontuj go w końcu. Co ci jest w związku? Nie wiem, co ona tutaj wygrzebała z tego. Zaraz będziemy ogarnąć naszą krówkę też. Ale to za chwilę. Musimy ją przed weekendem ogarnąć, więc myślę, że na jarmark pójdziemy sobie już w następnym odcinku. Możemy wrzucić składniki. Tutaj podać coś recyklingowi. Żeby tu podać recyklingowi. Krzesło. To. Nie wiem, będzie działał ten telewizor, więc go zostawiam. Przerobię te dwie rzeczy, które wykopaliśmy. Co, że Morgan jest singlem? No to moja droga! Ty nie masz na co czekać tutaj już. Już poszedł, ale trudno. Przynajmniej wiemy, że coś może z tego być. Ona jest ten... sobie pobiegać, moja droga. Energiczny jogging. Daj środek dodatkowy. Szukaj kieszenie, zrób pranie. Potem zrobisz pranie, jak już wrócisz. Daj wszystko. I tu. Musimy wrzucić składniki. Chodź tutaj, wrzucaj te składniki. Można już głosować? Zrobimy jeszcze pogody. Zobaczmy, czy da się już głosować. Na razie jest zamknięte głosowanie. No, to już wcześniej sobie głosowaliśmy. No w ogóle ma bardzo dużo punktów wpływu. Uruchom saturator. Otwórz. Może poddać recyklingowi. W sumie może to poddać. Potem może coś tu potworzyć. Albo w sumie może już zadzwonić po tego, bo może tym razem przyjdzie. Czas mi się tu Tomas wyświetla. Adam. On tu gdzieś jest. Rozmawiaj. Nie koło swojego domu gdzieś jest. Nie pytam, gdzie jest jego dom. Ważne, nie wiem. Zaproś na randkę. Tutaj nam nie odmówi. O, zobaczcie, w ogóle nagrobki się da też przerobić, ale nie będę taka. Wolę ich ten, więc to poza odcinkiem zrobię. Poza odcinkiem ogarnę im ich nagrobki. Na spokojnie zrobię cmentarz.
pokażę wam go potem w następnym odcinku. Pójdziemy też na jarmark. Poza odcinkiem zadbam o naszą krówkę. To wam też się pokaże fajnie. Już można. No to nawet w sumie nędzki nie będzie. Będzie taka słaba randka, ale czemu ona jedzie do łóżka rowerem? Jakby... Why? Dlaczego... Aha, ona jedzie spytać się go na rowerze. Totalnie, ona jedzie do niego na rowerze spytać się. Ta kobieta jechała na rowerze, żeby się spytać, czy pójdą razem. Ten Peges. Totalnie, jakby... Nie gadaj, że teraz też pojedziesz na rowerze. Co ty czekasz, aż on tam dotrze? Czy co? Ona jedzie na rowerze, ja normalnie to muszę aż... To będzie miniatura. Kto wie, ten wie. Jeżeli wytrzymałeś do tego momentu, dodaj hashtag rower. Hashtag rower. To jest nasza kochana tajemnica. Tylko ona jeździ rowerem, kurde, żeby poszaleć. Pojedziemy sobie z nią. No fajnie, takie fajne bardzo ścieżki, żeby jeździć sobie rowerem, szczerze. Teraz mogliście doświadczyć, o co tej przejażdżki rowerem. Okej, oni tam poszli, to w ogóle się zepsuło, więc trzeba... Dobra, zamienię. Czemu smutna? To jest knute podczas z tymi przyjaciółmi. Dobrze, pójdziesz krowę ogarnąć po odcinku. Tylko proszę, weź ogarnij dzieciątko. A, czyli musi jeszcze raz spróbować. Dobra, rozumiem. Nie, ona jest zbyt smutna. O nie. Wypłacz. Jest trochę mniej smutna. Wypłacz się. Czekaj, bo ci ucieka! Nie uciekaj, typie! Wypłacz się. Żeby faceta dogonić, to jest problem. Gdzie on? Już poszedł. On już uciekł. Czyli musisz go wezwać. Nowe uczucie z nim. Zabronowanie po nieudanej randce. No, sorry. Nie, musisz się przekładać. Droga, nam tu się odcinek przeciąga. Thank you.
więc nasza córeczka uznała, że ogarnie troszkę naszą krówkę. Do jajka przy okazji. Może ci zepsuło to? To jest zepsute. Się. A więc z tym pozytywnym akcentem ja już wam dziękuję. Zapraszam was do tych filmów. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dużo buziaków. I widzimy się naprawdę już niedługo. Wracamy do w miarę regularności. Zależnie jak mi się wrzuci. I zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Bo no, mamy dużo subskrybentów. I to jest zarąbiste. 80... Dwa było, jak to nagrywam. Teraz może jest więcej. Mam nadzieję, że do 100 niedługo dobijemy i będzie super. A więc, popatki!